Grzesiek, szkoda tego meczu, bo tak naprawdę 0-0 byłoby sprawiedliwym wynikiem. Znaczy 0-0 nas nie zadowalało tutaj, bo wiedzieliśmy, jaką mamy stratę punktową do UKS-u. Chcieliśmy za wszelką cenę zdobyć tutaj 3 punkty i stąd gdzieś wyszła nasza odważna gra. Chcieliśmy grać w piłkę. Boisko dzisiaj zbytnio nie wiadomo jak nie pomagało, ale nie przejmowaliśmy się tym. No, rzeczywiście gdzieś z przebiegu gry chyba wydaje mi się, że nie zasłużyliśmy aż na porażkę 2-0. Ten karny myślę, że troszeczkę gdzieś tam taki problematyczny, no gdzieś kurde do przerwy. Wydaje mi się, że byliśmy na pewno co najmniej równorzędnym zespołem dla UKS-u. No i ten karny gdzieś tam do przerwy, można powiedzieć, troszkę podciął skrzydła. No, a po przerwie no, wyszliśmy z nastawieniem, że musimy jak najszybciej grać do przodu, odrabiać straty, bo nic nie zostało, bo jest końcówka sezonu, UKS już ma dużą przewagę punktową, a my mimo wszystko chcemy grać do końca o jak najwyższe cele i dlatego gdzieś tam konsekwencją tą drugą bramkę gdzieś tam po prostu poszliśmy do przodu, kryliśmy się gdzieś tam drobny błąd w rozegraniu piłki, no i niestety Ramirez wykończył to znakomicie, także brawo dla UKS-u, gratulacje dla nich za zwycięstwo, a my robimy swoje. Na szczęście jest tak, że już w środę mam następny mecz u siebie. Zrobimy wszystko, żeby dla tych kibiców, którzy dzisiaj tutaj przyjechali, którzy przyjdą do nas w środę na spotkanie, żeby zrehabilitować się i zdobyć komplet punktów z Tychami. To mogę ci powiedzieć, że w mojej opinii po obejrzeniu tych powtórek karnego nie było. Łukasz Sekulski poczuł rękę na sobie i bezwzględnie to wykorzystał. Znaczy, jeśli był, to na pewno bardzo, bardzo delikatny, bo nawet w drugiej połówce, gdzieś w trakcie tam grania, sędzia do mnie też powiedział, że był, nie był, sam się zastanawiał i tak. Dlatego tak mówię, to jest takie, jeśli był, to bardzo, bardzo delikatny, bardzo miękki. No ale cóż, no, gdzieś to pójdzie w niepamięć na pewno. My przegrywamy mecz, UKS jest już bardzo blisko ekstraklasy, także ten karny zostanie, mówię, wpuszczony gdzieś niepamięć, a my niestety musimy się zebrać jak najszybciej w sobie. Myślę, że pokazaliśmy tutaj kawał walki, determinacji, mimo gdzieś tam różnych jakichś głosów, które chodzą po klubie, po sądzie i tak dalej, to myśmy powiedzieli sobie, że nie przejmujemy się niczym, robimy dalej swoje, gramy dla siebie, gramy dla rodzin i chcemy zostawić po sobie tutaj jak najlepsze wrażenie. UKS stres odskoczył, ale jak mówisz, do końca jeszcze dużo jest, znaczy dużo spotkań, no, trochę spotkań jeszcze jest, można wiele zdziałać. No na pewno tak, no mamy teraz najważniejsze 2 mecze u siebie, no patrzymy, gramy z meczu na mecz, także mamy w środę u siebie, później mamy w niedzielę z Puszczą u siebie, także zrobimy wszystko, żeby zdobyć komplet punktów u siebie na Kilińskiego i żeby zadowolić naszych kibiców.